Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Nova Lands. Dobrze mówię? Nova Lands? Nova Lands, dokładnie. No i kochani, ostatnio wróciliśmy z kupy, świata kupy, jakkolwiek to brzmi. Ktoś czuje, że mnie zaczyna powoli boleć gardło, nie wiem czemu, ale to mniejsza. Zaawansowana produkcja. Bardziej wydajny pies posiada własny pojemnik wyjściowy do przechowywania produktu końcowego. To byłoby fajne. Tylko tak. Dobra, to budujemy sobie to. Znaczy badamy sobie to. I od razu sobie budujemy. Kolejny poziom nam wpadł przy okazji. I rozumiem, że piec jest do tego. Aha, czyli elektryczny to jest do przepalania, czy przepalania, do robienia modyfikacji takich jak... Gdzie jest ten elektryczny piec? Tego nie widzę. Tu jest ten elektryczny piec. Czy oni nie wstawiają? No nie mówcie. Te barany nie wstawiają nic, jeżeli chodzi o powietrze. Kurde. Tak, czyli tutaj jest przechowywane, produkowane w sumie tkło i stal, tylko i wyłącznie przynajmniej na daną chwilę. Sobie też delikatnie przyciszę. I zaawansowany piec, potrzebujemy 4 stali i 10 kamyczków. 10 kamyczków, to sobie od razu rozwalmy to. Rozwalmy sobie to i zróbmy sobie nowy piecyk. Tylko ten nowy piecyk widzę, że sporo potrzebuje miejsca. Zobaczymy, czy nam się uda zrobić to w ten sposób, jak jest tutaj. Możemy nawet sobie tutaj bliżej dać, no. To nie jest problem. Jak to wygląda? To daje nam razy 3. Węgiel drzewny oczywiście. A to mogę dodawać? Nie mogę dodawać. Limit stosu. Nie ma limitu. Czyli nie chcę mieć limitu. Dobra, a wy panowie sobie oczywiście te gałązki sami poróbcie. Jak to się wtedy klikało, żeby on nie zbierał? C jest wyłączanie zbierania. Coś kliknąłem. Nieważne. Została nam jedna stal. Czekamy na więcej i myślę, że sobie... zrobimy nową wyspę. Znaczy zrobimy, odblokujemy sobie nową wyspę. To tlen też sobie musimy ogarnąć. Teraz będzie problem z tlenem. Tylko tak powiem wam szczerze, 2 na 10, jeżeli chodzi o produkcję. Bo to daje, rozumiem, że 3, tak? Czy węgla? To daje ile? To daje 1. Czyli taka działa jako 3 takie. Ma to sens, bo mamy 2 i mamy jako 6. To jest spoko. Zbieramy sobie również tą stal i może sobie odblokujmy kolejną wyspę. Co wy na to? Tu 15 potrzebujemy, ale nie odblokujemy sobie tej wyspy. Tu trzeba aż 15, dobra, to mnie nie interera ani kici. To sobie oczywiście rozwalmy. Bo nam w takim razie to nie jest potrzebne w żaden sposób. Wiesz to. I zrobimy sobie kolejną, a to 4 potrzeba, shit. A jeszcze takie pytanko, my produkujemy w tej chwili 3, a zużywamy 1. Jestem skłonny troszeczkę tą wyspę przebudować, tylko... Właśnie, tylko. Niegłupim może sposobem byłoby jednak przeorganizowanie tego wszystkiego. Bo wiadomo, takie rzeczy na przykład jak to blisko nam nie jest potrzebne, prawda? Uda, ale mogliście mi tego nie zabierać. Dobra, ale stać nas na to. To nam blisko potrzebne nie jest, więc sobie bez problemu możemy to gdzieś położyć tutaj. A i owszem.
I to niech sobie tu leży. Znaczy stoi. Nie leży. Jak leży, to niedobrze. Okej. Roboty. O, i zostały pierdolce, rozumiem, tak? Powyłączały się. To się nic nie stało, to się nic nie stało. Już się to robi inaczej. Możemy tutaj to postawić. Uj, te robociki się też pokrzaczyły. To niedobrze. To niedobrze. Te kupy też trzeba odstawić. Te kupsztarki też trzeba odstawić. Dobra, ale gdzie one są? Roboty, dobra, to jest jeszcze jeden robot. I potrzebujemy jeszcze jednego, który gdzieś tu też powinien być. Żebym jeszcze nie zbierał tych rzeczy, to by było dobrze. To by było elegancko. Bo tam się wszystko zbiera. No nic, a tutaj jesteś, koleżko, tu jesteś, koleżko. Dobra, mamy wszystkie roboty. I tak. Dobra. Gotowe. Gotowe. I kolejne gotowe. I masz co dostarczać do... tutaj. Masz zbierać to. I lecisz. I lecisz. W sumie dobra, możemy to zebrać. Wstawimy sobie to po prostu ręcznie, bo one zaraz się nam pokićkają tutaj. Ale nie chciałem tu. Chciałem tu niżej. O, tak miało być, dobra. Tak miało być, to sobie też stawmy, tylko chodziło mi bardziej o to. Mamy full. Oh no. To już jest full. Dobra, zbieramy sobie kolejne cztery. Możemy sobie zrobić kolejny piecyk. Kolejny piecyk, ale. Badań również nie robimy non-stop, więc myślę, że nie byłoby głupim pomysłem, żeby sobie to rozmontować. I zrobić sobie tutaj to wyżej. Gdzie to było? Generator węglowy to nie. Stacja badawcza. O właśnie, o to chodziło. Może być to nawet to. I wejdzie. Potrzeba jagód, karmić dla zwierząt. I tu potrzeba jagód. Czy my nie mamy jagód? Już mamy. Teraz sobie to rozblokujmy, odblokujmy. Le badando, karmik dla zwierząt. Prosty pojemnik służący do karmienia zwierzątek. Rolnictwo 2. Wydobywa nasiona z roślin do wykorzystywania na działkach rolniczych. To jest spoko. Nasiona gałązki, zarodniki grzyba strzępkowego. Ale jeszcze na razie nie chcę. Jeszcze na razie nie chcę. To niech sobie stoi. Dobra. Potrzebujemy tego kamieni. Więcej. Możemy sobie teraz znów zrobić kolejny zaawansowany piec, który może stać bez problemu tutaj. Dodatkowo ten bym sobie rozmontował. I postawił go tu, tylko nie mam kamienia. Tylko nie było kamyczka. Ta sama konfiguracja i ta sama konfiguracja. Dobra, trochę więcej tych gałązek też się przyda, jakby nie patrzeć, bo... A właśnie, bo one też tu jeszcze nic nie ruszają. No to zaraz nie poznikało. Olercia. Olercia. No właśnie. Myślę, że możemy zrobić też kolejne piece. Co te piece elektryczne potrzebowały? A nic w sumie zbytnio. Możemy robić śmiało. No to robimy sobie oczywiście dalej stal. Dalej sobie stal robimy. To tu też węgla nie ma.
Właśnie, tu się robi po 3-6. No dobra, zrobimy jeszcze jeden ten piecyk. Trochę to będzie szło. Trochę to będzie szło, dobra. Powinno starczać. Tylko, no tak czy inaczej, musimy im cały czas te gałązki dostarczać, bo inaczej się nie wyrobimy z tym. Dałoby się również iść po te jajka, bo te jajka chyba mieliśmy do zrobienia. Ja. 4-5 jajeczek. Dobra. Uciekamy sobie. Ile tam jajek było potrzeba, nie jestem pewien, moi drodzy, do tego może przejdźmy się i zobaczmy. Dawaj to moje. Tak, zeżar. No i jeden zeżar, no nie. No nie. Ile ty tego chciałaś, koleżanko? O, udało ci się, nie mogę uwierzyć, że będę mógł zrobić swój gulasz bez konieczności ruszania tyłka. Mamy klucz. Jestem leniwa, ale jestem kobietą dotrzymującą słowa. A, czyli to jest kobieta jednak. Oto klucz. Nie wchodziłabym tam bez pewnych informacji, chociaż... Okej, dość dematyzowania. Potrzebuję jednego kwiata kaktusa do doprawienia rosołu. Można je znaleźć w gorących miejscach. Daj mi to, a powiem ci, co wiem o tej dziurze i co jest w środku. No ki. Daję dwa paski tlenu, może to też nie jest głupie, żeby to zrobić. Ale zobaczmy sobie, może na razie jeszcze rzeczorki, które możemy ulepszać. Szybszy ekstraktor potrzebuje szkła. Bateria karabinów. O, możemy to i to zrobić, dobra. To potrzebujemy szkiełka, od razu pójdziemy po kaktusa i będzie spoko. Będzie spoczy. Będzie spoczy i to mocno spoczy. No gdzie ty tu? Dawaj to. No, patyczków się trochę tu porobiło. Dobra. Tak to musimy odłożyć. W sumie to możemy tu włożyć. I tak, potrzebujemy kaktusika. No, chyba jeden był potrzebny, czy więcej? Kurczę, nie pamiętam. Dobra, dajmy mu 3. Tyle mu powinno starczyć. Tylko tak, co tam jeszcze było potrzebne? Co tam było potrzebne? Na pewno kości, na pewno chyba jedna sztabka. Na pewno chyba, to jest Shiro. Na pewno chyba. Dobra, dawaj to. A szkło jedno, kurde, no ta. No ale dobra, tu już sobie to badaj. Może sobie też ten tlen ogarniemy. Się może przydać. On, gnojku. Kaplica. Pieniaka brak. Więcej rzeczorków, świetnie. Uuu, nie ma prądu. Wiem, że nie ma wągla. Nie ma wągla. Nie, panie, nie ma wągla. Nie ma wągielka. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Idziemy ten raz po ten piasek, co tam chciałem. Tam chyba jeden piasek nam był tylko i wyłącznie potrzebny, więc to też nie jest problem do zrobienia. O, dziękuję. Dziękuję. Nadal wągra brak. Wągra nie ma. Dobra, jedno szkiełko jest potrzebne. Dawaj. Ups, przepraszam za tego messengera, znów nie wykrzyłem telefonu, ale to jest norma. U mnie to jest jak zwykle, nic nowego.
To czemu ty nie chcesz tutaj dać jamy? Jakbym to jeszcze ja zrobił na przykład, to było dobrze. To 6 potrzeb. Kurde. 6 piasku na jedno szkło? Drogo. Ale zacznij się robić, no. Dobra, dodatkowo teraz już znów możemy zacząć sobie kombinować z tym kolejnym piecem. No bo jednak, no tego węgla nam brakuje. Tego węgla nam non-stop brakuje. Więc myślę, że jak sobie porobimy tego więcej, to się nic nie stanie. Dobra. Produkcja i lecimy z kolejnym piecem. I tutaj również idziemy na węgiel. Tylko tylko trochę. Patyczków jakoś tam teraz przybyło dosyć sporo. Z tego co widzę. Chyba się nie musimy bać, jeżeli chodzi o to. Dobra, sporo tego jest. Sporo tego jest, musimy się martwić teraz o patyczki. Dobra, to może sobie coś odblokujmy, bo w sumie umiejętności to masz 4. 4 umiejętności uzbieraliśmy, matko boska. Myślę, że dodatkowe gniazdo dla bota nie byłoby głupim pomysłem. 2 umiejętności. Boty zbieracze pozyskują teraz o 100% więcej zasobów podczas ekstrakcji. To też nie byłoby głupie. Też nie byłoby głupie. Wymieniają się energii, to nie? Piece działają teraz o 25% szybciej, ale to już mamy. Blerzy, ekstrakt nasion, to nie. Szczerze powiedziawszy, to tak lipa z tym. No dobra. Wzmocniony laser. No i w sumie wszystko. W sumie wszystko. W sumie wszystko udało nam się stąd wyciągnąć. Dobra. Mamy to szkło, mamy to szkło. No to znów sobie przechodzimy oczywiście tutaj na tą stal. Właśnie te kupy gdzieś połóżcie. Mam nadzieję, że tam było tylko jedno szkło. Wreszcie, dzięki, byłeś bardzo pomocny. To jest jedzenie na wiele dni, a ja nie kiwnęłam palcem. W porządku. Czas na rozlanie herbaty. Na tych wyspach strzegą ich pradawne stworzenia, z którymi niełatwo sobie poradzić. Ale to wszystko zależy od tego, czy lubisz dobrą walkę, czy nie. Jeśli chcesz walki, po prostu wejdź tam i zabij to coś. Jeśli nie, zdobądź tutaj im czy nasionko i wyhoduj je. Wyhodowanie kwiatu może trochę potrwać, ale stworzenie wynagrodzi cię w ten sam sposób, jeśli dasz mu kwiaty krwi jako ofiarę. Okej. Okay. Wow. Dobra, nowe ulepszenie nam wpadło, fajnie. To może od razu sobie też... Możemy sobie chłodnicę plecaka zrobić. Więc nasionko trzeba o tym pamiętać. Dobra, maksymalna energia o 100%, też świetnie. I oczywiście ekstraktor. Nawet nasionko weźmiemy teraz. Chyba tego tlenu trochę jest więcej. Prawie, jakbym trafił, to by było dobrze. Jakbym trafił, to by było dobrze. No musimy sobie więcej zrobić niestety tych piecy do węgla, no bo zobaczcie, że to kuleje, strasznie kuleje. No ale jeżeli chodzi o patyczki, to teraz ich sporo wydobywa. Teraz ich wydobywa sporo.
Dobra, zróbmy może to inaczej. Myślę, że nie byłoby głupim sposobem. A po prostu nie byłoby to głupie zrobić sobie tu kolejną stepę przechowywania. W ten sposób. Zapytacie dlaczego i po co mi to. Już wam mówię, wszystko wyjaśnię. Tutaj chcę trzymać tylko i wyłącznie... No nie chcę tobą. Tutaj chcę sobie trzymać tylko i wyłącznie gałązki. A tu chcę trzymać węgiel, który będzie na przykład zbyt tutaj, wiecie, zbyt... No nadmiar po prostu tego. To mi chodziło, a nie mogłem się wysłabić jak zwykle, nic nowego. Będą miały lepiej po prostu tutaj, wiecie, latać. A przy okazji nam się też tutaj zwolni jedno miejsce. Powiedziemy. W ten sposób, dobra. I to sobie wstawiamy tu i patrzcie, teraz mają łatwiej latać. No, patyczki też mają. Wszystko mają, wszystko mają. Pięć kolejne, dobra. Robimy kolejny piecyk. Tylko to by się przydało wyciąć jednak. Nie wiem czemu nie mogę, ale już mogę. Dobra. I el piezo. Taki kolejny piec, który też będzie robił węgiel. To są tylko rośliny wodne, jej! Pan też kombinezon, też sobie ustawmy. To może nawet nie, zacznę badanie. Nie ustawiajmy celu. Pancerz kombinezonu, tu jest rolnictwo, nas na razie nie interesuje. Tylko z tlenem też jest nieinteresujące. Rancho 2, przepływanie stworzeń. Ej, to nie byłoby głupie. Tu nic jeszcze nie możemy dalej kupić. Co to było? Co to było? Wiecie co, może jeszcze przydałoby się ten transporter zrobić, co? Miejmy kierunek na tą stronę. Bo tutaj widzę, że to już się robi dosyć mocny Saigon z tym. I tu będzie drugi transporterek i dobra. Jak widzicie, no surowce trochę jeszcze mamy, ale... Ale to i tak nie jest za dużo. No i tak nie jest za dużo. Tlenu. Trochę tego tlenu. Coś spartoliłem. Bo chyba tam sobie usunąłem zaznaczanie. Miało być sztabki. Nie sztabki miedzi. Sztabki żelaza. Tu miało być sztaby żelaza. Okej. No mówię, wydaje mi się, że sezonka rośliny wodnej gdzieś była na upgrade'ach, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Zaraz zobaczymy. Dobra, plecak odrzutowy, świetnie. No tak, dobrze mi się wydawało. Jeszcze jedna sezonka jest potrzebna. Tarcza energetyczna. Dwa stali. To nie jest dużo. Ej, no szybciej jest teraz znacznie. Lecimy z tym kopcem też i tu. Bierzmy to. Kolejny tlen zostawmy, dobra. W sumie stal jeszcze była potrzebna. Jedna stal nam była potrzebna, no właśnie. Chociaż no, moglibyśmy zrobić teraz kolejny piecyk, ale...
I dobra, tarcza energetyczna. I myślę, że teraz pójdziemy sobie jeszcze na bossa. Takiej jakości buty. No i po tym myślę, że będzie git. Starczy nam to. I może bossa rozciukamy. Raczej nie widzi mi się hodowanie tej roślinki. Znaczy, nie byłoby to pewnie też głupim pomysłem, ale, ale po prostu mi się nie chce, bo jestem leniwą mędą. Leniwą bułą wręcz bym powiedział. Dobra, tu kubka niech sobie leży, tu jajka niech sobie leżą. Robi, robi się. Dobra, kolejny piecyk, a jak z węglem stoimy? No widzę, że już jest nadmiar węgla, więc nie jest źle. Już jest. I to trochę posypali. Cztery. No i w sam raz. O, tylko tak. Musimy też ten tlen ogarnąć. Stąd. No i dobra. I na razie starczy. Na razie starczy. Myślę, że tyle. To jest naprawdę aż nadto, jeżeli chodzi o piece. Jeżeli chodzi o piece, myślę, że jest to aż nadto. Potem sobie zrobimy jeszcze po dwa z każdej strony i będzie git. I nam się troszkę tutaj uluźni. Zastanawiam się, czy by jeszcze przypadkiem nie zrobić sobie więcej tych miejsc właśnie do sadzenia roślinek. Może to nie byłoby głupie. Karmik dla zwierząt. Nam to jest potrzebne. No w sumie byłoby potrzebne, jeżeli robilibyśmy sobie w końcu te nasze poletka. I na polu zdechło. Usuwamy. Panowie, proszę mi to zbierać. Dobra, to tak, rozbieramy to. Rozbieramy i to. Tylko to najpierw muszę chyba wyciągnąć, prawda? Tak. W ten sposób muszę to wyciągnąć i teraz sobie to rozmontuję. Widzę, że na dole jak zrobimy, to się nic nie stanie. Trochę tych pól. Przy okazji też wykorzystamy sobie te nasze cegiełki, które tutaj nam zostały. O nie! Zmontujmy to proszę. Dobra. No tak, teraz potrzebujemy niestety, ale tych sezonek, tylko mamy dwie. To nie jest dużo, to nie jest dużo. Rośliny do zasadzenia. Te krzewy jagodowe i oczywiście kubka. Leci kolejna, znów krzew jagodowy i też kubka. Ojej, no to mogę bez problemu zrobić. Roślinka jest. Mamy kolejne sezonki roślinek tlenowych. Zaczniemy sobie tam od lewej to sadzić. Wydaje mi się, że to się poregenerowało trochę. Okej.
Dyskiem zabieramy, jak leci. Zabieramy ciebie. Nie będzie tlenu. Ani jagód w sumie. Nie będzie niczego, jak to mówi Kononowicz. Konondor mówi. Już też chyba nic nie ma więcej. Uuu, a co to za surowce nowe? Halo, halo. Cherubinki? Czyżby to jakieś rubinki? Fragment rubinu, no. Dokładnie. Dokładnie. Ale pytanie, czy ja coś mogę z tym zrobić? Na przykład, nie wiem. Mogę to zbadać? Badanie było tu. Niestety nie. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Może do jakiegoś tutaj upgrade'u. Budki mamy. Coś jeszcze? Komplet. Tak, ale nie mam plastiku, dobra. Czyli tu na razie stoimy. Mamy też tarczkę. No i tu też stoimy. Tu też stoimy, nie mamy w tej chwili jak tego ogarnąć. No to myślę, że pora na potwora. Pora na potwora. Lecimy jeszcze z tymi sezonkami rośliny wodnej. Ka. Nie to, to wodna i kubka. Tutaj znów lecimy z tym samym. Okej. Będą 4. Jeszcze po jednej w teorii. Cztery, pięć, cztery, pięć. No i fajnie. Dobra. Trzecia godowy, kolejna kubka. By tu też ładnie posadzamy. Elegancko. Elegancja Francja, moi mili. I niech sobie to rośnie. Niech sobie to rośnie. Jeść nie chce. Tylko wody w sobie chce. W sumie tylko chce wody. I myślę, że możemy sobie teraz ogarnąć tę walkę. Walkę. Idziemy na bossa. Idziemy, moi drodzy, na bossa. Wiem, że na to czekaliście. Chociaż może w sumie nie byłoby głupie pozbierać trochę tych... Pierdzielaj sobie, już! Żarłeś, to zginiesz. Po co ci to było? Po co chciałeś te nasze jagódki pożreć? Dobra. Rubiny też zostawimy, kupę też zostawimy. Idziemy na Lebossa. Le boss. Co my tu mamy? Rozumiem, że tak. Tu możemy sobie pewnie tą ofiarę złożyć. A tu pewnie mamy walkę. Czy na pewno chcesz wejść? Tak. Dawaj na ring, dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę. Dobra, robią się pszczółki. Nawet nie to, że się robią. Au! To jest otwarcie, na szczęście. A,
Oh no! Co? Ogólnie to mi chyba ten herbernik nie będzie potrzebny. Te pszczoły tutaj, ile ich jest? No nie mówcie, że to tlen mi się kończy, no nie! Jaja jakieś, po prostu jaja jakieś. Ja nie wiem, mi się tlen kończy. Ciężko się walczy, jak cię nie ma. Ona się leczy, gnojuwa. Ona się leczy. Tlen! Ja nie miałem naprawdę pojęcia, że to tlen zabiera. Ale dupa, blada. Nie sądziłem, że tak mało tlenu będzie. Kurde! Bez sensu jest ten tlen. Apteczki mogę robić. Kurde, ja nie wiedziałem o tym. Bardzo słabo to oddawało HP. No jestem zły. Jestem zły, bo dalibyśmy radę bez problemu, jeżeli chodzi o walkę z nim. Wystraciliśmy naszego pecca, świetnie. No tylko nie mogliśmy tego zrobić, bo oczywiście nie mieliśmy tlenu. Myślę, że bot bojowy to też nie byłby głupi pomysł. Ops. Dzień dobry, panie bocie bojowy. Więcej apteczek. Dobra, mamy w sumie 6. O, jak nam to ładnie powyrastało. Ale nam to elegancko powyrastało. No nie? Nie. Jeszcze raz. Dobra, możemy to na razie wsadzić tu. Tylko tak, to potrzebujemy kapsułek tlenowych, definitywnie potrzebujemy kapsułek tlenowych. Rozumiem, że my ich jeszcze nie mamy, prawda? Tak, kapsułki tlenowe, robi się ze szkła. Już je robił mądry, to dobrze by to zrobił. Au. Kurczę, fajnie. Dobra, chodź bocie, bo ty zaraz tam nam zdechniesz i będzie problem. Weź ty ich stąd. Ej, serio, ten bot jest świetnie. Teraz nam raczej tlenu nie zabraknie. Dawaj. Właśnie, jeszcze coś chciałem sprawdzić. Czy jeżeli ja będę miał na przykład cegły modularne i zrobię sobie kolejną... Nie, to chciałem. Weźmy to, zmień proszę. Zrobię sobie kolejne docudko. Zabierz to. Czy ja mogę sobie na przykład, nie mogę sobie na przykład hodować gałązek? Dobra, moi drodzy, okazało się, że spierdolił mi się odkurzacz samojezdny, odkurzający. Odkurzacz samo... Poczekajcie, tak jak powiedziałem, odkurzacz samojezdny, odkurzający, no to żebym powiedział znów. Spieprzył mi się ze schodów. Na szczęście działa, nic mu nie jest. Nie wiem, dlaczego czujniki nie zatrzymały go w jednym miejscu, żeby nie spadał, ale to już spadł w sumie drugi raz w ciągu 3 lat. I w sumie nadal nie wiem dlaczego. Nadal nie wiem dlaczego. Dobra, kapsułki. Jedno szkło. Wiecie co, to ja to pierdzielę. Mam apteczki. Spróbujemy jeszcze raz. Mamy bota, jest dobrze. Idziemy jeszcze raz.
Idziemy jeszcze raz. Teraz tym botem to będzie git. Dobra, come to papa. Oh no! Strzelaj do niego! Ej, ile ich jest? Leczonko bota. Bo w ogóle ciężko jakoś kurde normalnie do niego strzela. Nie wiem, czy on się leczy, czy nie. Mam nadzieję, że on się nie leczy. On się leczy, dziad, no. Wygnoje jedno. Ile ich się tu porobiło? Chcę ja go teraz... Nie mogę go walić, on się chyba zblokował. Już wyleczył po całości, kurde no. Będą stomuje jak cholera. Jak cholera. Kurde nie. Nie spamuj tymi kurwa minionami, gnoju jeden. No i znów. I dziękuję, dobranoc. No i się leczy. No jak się leczy. Weź go. O, zabij. Ten się leczy. Gnój. On się chyba wyleczył do końca. Takie mam wrażenie. Dużej tu jest, on zaraz spadł. No i się leczy. No ich jest za dużo, ich jest za dużo, ich jest za dużo. Nie sądziłem, że ten boss jest taki mocny. To ten pierwszy boss to jak się zazwyczaj wydaje dosyć easy. A tutaj no zobaczcie ją słowo, ja w ogóle nie ma limitu żadnego na próby. On po prostu wali i wali. Po prostu nie mamy takiego boosta, żeby go zabić. On tu najpewniej kończy amunicję, zanim go w ogóle tutaj troszkę nawrócimy. Powiedz mi karabinek. O matko. Trochę was naprawdę jest za dużo.
Czekam już na mojego tego minionka, żeby go jakoś... Jakoś go może... Może nawet nie ożywić, a... Żeby go podnieść. No, dobra, żeby go podnieść. Nie wiem. Moi drodzy, no muszę go jakoś sam ogarnąć. No to będę jeszcze się z nim na pewno tutaj tłukł, ale no nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu i chyba dopóki go nie ogarniemy w sposób mechaniczny, to znaczy, no nie będę chciał raczej używać tego kwiatka, nie? Bo po prostu, no to chcę z nim powalczyć, bo to jest właśnie tutaj zrobione to w ten sposób, żeby z tymi bombami też móc walczyć. No muszę to przemyśleć, i wtedy dopiero się przekonamy. A w następnym odcinku sobie ogarniemy piecyki i może nową wyspę. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro. I widzimy się w następnych odcinkach z Novalands. Trzymajcie się. Hej, hej!